Przez kilka tygodni 2023 roku najlepsze piłkarki na świecie wybiegały na murawy Australii i Nowej Zelandii, aby wziąć udział w dziewiątych mistrzostwach świata FIFA kobiet. W lipcu i sierpniu 32 różne kraje grały na pierwszym w historii Pucharze Świata Kobiet, który odbył się w dwóch różnych krajach w tym samym czasie i był to największy taki turniej w historii. Zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych, które zwyciężyły dwa poprzednie mistrzostwa, były również faworytami do zwycięstwa w tym roku. Słuchajcie krótkiej historii kobiecego futbolu, w tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Spoiler alert! Amerykanki nie wygrały tego turnieju, wygrały go Hiszpanki. Dzieląc między siebie nagrodę 10 milionów dolarów, co spowodowało, że każda z zawodniczek otrzymała 270 tysięcy dolarów. Mistrzyniami świata zostały Hiszpanki, drugie miejsce zajęły Angielki, a następnie Szwedki. Wiele drużyn debiutowało w tym turnieju, demonstrując rozprzestrzenianie się i rozwój kobiecej piłki nożnej. Te nowe kraje to Haiti, Maroko, Panama, Filipiny, Portugalia, Irlandia, Wietnam i Zambia. Kobieca piłka zdecydowanie zyskuje na popularności. Chociaż kobiecy futbol jest teraz na fali wznoszącej, nie zawsze tak było. Rzućmy okiem na historię tej gry, od epoki, w której rywalizowała z męskim sportem pod względem popularności, po zakaz korzystania z męskich boisk piłkarskich przez pierwsze nieoficjalne Mistrzostwa Świata i współczesną sytuację. Możesz odnieść wrażenie, że kobiety zaangażowane w sporty zespołowe, takie jak piłka nożna, to stosunkowo nowa rzecz. Profesjonalne drużyny kobiece istnieją od kilkudziesięciu lat, a oficjalne Mistrzostwa Świata Kobiet rozpoczęły się dopiero w 1990 roku. Jednak kobiety były zaangażowane w piłkę nożną od setek lat, zanim jeszcze rozwinęła się współczesna gra, a zasady tego sportu były zupełnie inne. Iswitch Journal, brytyjska publikacja, wspomina o grupie kobiet uprawiającej ten sport w 1726 roku, pisząc: "Nowa i niezwykła rozrywka została przygotowana dla rozróżnienia naszej uprzejmej szlachty. Mecz piłki nożnej rozgrywany przez sześć młodych kobiet z drużyny. Od końca XVIII wieku w szkockim mieście Musselburgh co roku odbywają się mecze piłki nożnej pomiędzy zamężnymi i niezamężnymi kobietami z miasta." Musimy być ostrożni, gdy mówimy o wczesnym futbolu. Dlaczego? Bo to nie jest ta sama gra, jaką dzisiaj sobie wyobrażamy. Zasady piłki nożnej zostały ustanowione w 1863 roku przez Związek Piłki Nożne w FA, ale nawet wtedy zasady gry i styl gry bardzo różniły się od tego, co dzisiaj obserwujemy. Przed 1863 rokiem nie istniała jedna forma piłki nożnej. Każde miasto i szkoła w Anglii grywały na nieco innych zasadach. Liczba zawodników, użycie rąk, poziom przemocy, wielkość boiska i sposób zdobywania bramek były często zupełnie inne. Tak na marginesie sama nazwa piłka nożna, futbol, pochodzi nie od faktu, że piłka kopana jest nogą, ale od tego, że był to sport uprawiany na nogach, w przeciwieństwie do sportów typu polo, które były uprawiane na koniu. Ale historia futbolu sama w sobie to zdecydowanie temat na osobny odcinek. Tak więc gry, w które grały kobiety przed kilkuset latami, prawdopodobnie w niczym nie przypominały piłki nożnej, jaką znamy dzisiaj. W 1881 roku grupa biznesmenów i przedsiębiorców teatralnych wpadła na pomysł, aby wystawić inny rodzaj widowiska niż zwykłe organizowane przez nich przedstawienia teatralne. Otóż miał to być mecz piłki nożnej. Mecz odbył się na stadionie lokalnego szkockiego klubu piłkarskiego Hibernian w stolicy Szkocji Edynburgu, a wzięła w nim udział drużyna reprezentująca angielskie kobiety i drużyna reprezentująca Szkocję. Kobiety nie były doświadczonymi piłkarkami. W rzeczywistości były to tancerki i performerki. Angielski zespół składał się z członków Lizzie Jewel Lily Ballet Company oraz szkockiego zespołu z Royal Princess Theatre House Company w Glasgow w Szkocji. Uff, jakie oni mają długie nazwy. Szkotki wygrały mecz 3 do 0, a Lily St. Clair została pierwszą kobietą, która strzeliła oficjalnie gola w piłce nożnej. Lady Players, tak jak je nazywano, wyruszyły w trasę z widowiskami z wystawianiem tych meczy po Wielkiej Brytanii, grając przed wielotysięczną publicznością. Nie obyło się bez problemów, w tym zamieszek podczas drugiego meczu i wielu negatywnych relacji w gazetach, które były zgorszone. Pierwszy kobiecy klub piłkarski, a nie tylko grupa objazdowych wykonawców, powstała w 1895 roku. Nettie Hannibal, prawdopodobnie... To jest przybrane nazwisko, założyła British Ladies Football Club i zamieszczała ogłoszenia w gazetach, poszukując zawodniczek. British Ladies Football Club, czyli British Ladies FC, rozegrał swój debiutancki mecz północ kontra pół, który oglądało 10 tysięcy osób. Zawodniczki były często wyśmiewane przez gazety. Sytuacja zmieniła się na początku XX wieku. Europa wkrótce pogrążyła się w okrutnej wojnie światowej. Tysiące młodych Brytyjczyków zapisało się do udziału w wojnie i do walki. Chociaż Brytyjki nie walczyły w okopach, przyłączyły się do wysiłku wojennego. Angielskie fabryki produkujące broń i materiały na wojnę zatrudniały tysiące żeńskich robotników. Pracowały w strasznych warunkach, z niebezpiecznymi maszynami, chemikaliami, aby zaopatrować żołnierzy. Rząd Wielkiej Brytanii, zdając sobie sprawę jak ważne zdrowie jest tych pracownic, zaczął zachęcać je do uprawiania sportu zarówno ze względu na ich sprawność fizyczną, jak i jako przerwę lub odwrócenie uwagi od pierwszej wojny światowej. Fabryki zaczęły zakładać kobiece drużyny piłkarskie i rozgrywać mecze między sobą. Najsłynniejszym z tych klubów był Dick Curse Ladies FC z fabryki amunicji Dick Curse and Company w Preston, założonej w 1917 roku. Ich mecze przyciągały tysiące widzów, zbierały pieniądze na różne cele charytatywne i na wysiłek wojenny, a także były postrzegane jako rozrywka, dobry zamiennik męskiej piłki nożnej. Jednak sukcesy i talent tych drużyn, a zwłaszcza Dick Care's Ladies FC, pokazały, że kobieca piłka nożna może być prawdziwym sportem wyczynowym. Jedna z zawodniczek, Lily Parr, była chwalona przez piłkarzy płci męskiej i uważana za jedną z najzdolniejszych i najwsilniejszych zawodniczek tamtych czasów. Podobno łamała ręce i nadgarski bramkarzy siłą swojego strzału. Nie chciałbym wstać na bramce, jak będzie strzelać pani Lily Parr. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, zwanego w Wielkiej Brytanii nie wiedzieć czemu, albo jest to temat na osobny podcast, Boxing Day, w 1917 roku 53 tysiące ludzi tłoczyło się na Goodson Park w siedzibie klubu piłkarskiego Everton. Doniesienia prasowe z tamtych lat sugerują, że ponad 10 tysięcy kibiców było zamkniętych jeszcze poza stadionem. Nie próbowali oglądać męskiej drużyny Evertonu. Byli tam, aby obejrzeć mecz drużyny Dick Curse Ladies FC z drużyną St. Helens Ladies. Piłka nożna kobiet była równie popularna, jeżeli nie bardziej popularna czasami, niż gra mężczyzn. Zawodniczki były celebrytkami i wydawało się, że kobiecy sport będzie się nadal rozwijał. Jednak 100 lat temu wydarzyło się coś, co powstrzymało sukces kobiecego futbolu w Wielkiej Brytanii. W 1921 roku Angielski Związek Piłki Nożnej, Football Association of England, zakazał gry w piłkę nożną kobiet. W tej swojej haniebnej decyzji wymienił dwa powody. Skarżono się, że w piłkę nożną grają kobiety. Gra w piłkę nożną jest zupełnie nieodpowiednia dla kobiet i nie należy ich do nich zachęcać. Mocne argumenty, prawda? Chociaż Football Association nie mogło zakazać kobietom grać w piłkę, to jednak zakazało praktykowania meczów piłki nożnej kobiet na boiskach, które wschodziły w skład Football Association. Oznaczało to, że nagle stało się bardzo mało miejsc, w których drużyny kobiece mogły grać. Prawdziwe powody zakazu są przedmiotem dyskusji historyków do dzisiaj. Uprzedzenia i dyskryminacja są oczywistymi czynnikami. Wielu działaczy Football Association uważało, że piłka nożna jest grą dla mężczyzn i tylko dla nich. Kiedy kobieca piłka nożna zbierała pieniądze na cele charytatywne, i podczas wojny była postrzegana jako zabawna, pożyteczna rozrywka. Ale w miarę jak rosła w siłę, Football Association obawiało się, że przyćmi męską grę. W niektórych przypadkach mecze kobiet przyciągały bowiem większe tłumy i zarabiały więcej pieniędzy niż mecze drużyn męskich. Był też inny potencjalny powód. Kobiece kluby piłkarskie z czasów wojny składały się z silnych kobiet z klasy robotniczej z miast i przemysłowych miasteczek północnej Anglii. Był to bardzo polityczny czas i także region. Kobiece kluby piłkarskie zaczęły kojarzyć się z lewicowymi sprawami i ugrupowaniami. Prawdopodobnie mógłbym nagrać cały odcinek o sporcie i polityce. Na pewno jest możliwe, że liderzy Football Association byli zaniepokojeni powiązaniami ze związkami zawodowymi i partiami o lewicowym charakterze. Co zresztą w sumie nie jest dziwne, jeżeli kobiety miały wówczas mniej praw i chciały walczyć o więcej, to zrzeszanie się w celu wyegzekwowania swoich praw wydaje się jak najbardziej oczywiste. W sumie to samo dzisiaj robią talibowie, zakazując kobietom jakiejkolwiek formy spotkań. Oczywiście nie wszyscy angielscy mężczyźni byli przeciwni kobicemu futbolowi. Zwłaszcza w miastach na północy Anglii wielu mężczyzn lubiało patrzeć, jak grają kobiety. Drużyny kobiece nadal działały pomimo zakazu Football Association, ale już nie mogły grać na boiskach Football Association i klubów piłkarskich, a także bez relacji prasowych gra straciła na popularności. Do tej pory w dużej mierze skupiałem się na historii tego sportu w Anglii i Wielkiej Brytanii, ale kobiety grały w piłkę nożną także w innych krajach. Słynnym przykładem była Irene Gonzalez, Hiszpanka, która grała jako bramkarka w klubie, który sama założyła w latach dwudziestych. Grała w męskich klubach, zanim założyła Irene Football Club. Wszyscy zawodnicy byli mężczyznami. Oprócz niej, w Brazylii w latach 30. regularnie grało w piłkę 10 drużyn kobiecych, a w latach 1917–33 we Francji organizowano nawet zawody, a nawet w Nigerii w latach 40. -tych. Jednak podobnie jak Wielka Brytania, wiele krajów ostatecznie zakazało kobiecej piłki nożnej. Belgia zakazała gry od 1920 roku do późnych lat 70. z, cytuję, powodów medycznych. Brazylia zakazała futbolu kobiecego od 1941 roku aż do 1979 roku, ponieważ piłka nożna została uznana za niezgodną z warunkami natury kobiecej. W rzeczywistości, gra w piłkę nożną przez kobiety we Francji była nielegalna pod rządami także państwa Vichy w czasie wojny. A Francuska Federacja Piłki Nożnej zakazała kobietom gry w piłkę nożną aż do lat 70. Natomiast w Niemczech Zachodnich piłka nożna kobiet była zakazana, ponieważ teoretycznie zaszkodziłaby płodności i zdrowiu kobiet. A to tylko kilka miejsc. W latach 70. wiele z tych bezsensownych zakazów dotyczących piłki nożnej kobiet zaczęło się kończyć a Włochy stały się pierwszym krajem, w którym zawodniczki w niepełnym wymiarze godzin mogły współzawodniczyć oraz zorganizowały pierwszy nieoficjalny turniej piłki nożnej kobiet. Drużyny z Anglii, Niemiec, Danii, Meksyku, Austrii, Włoch, Szwajcarii przyjechały do Włoch, aby zagrać w turnieju. Większość drużyn nie była oficjalna, ponieważ kobieca piłka nożna mogła być jeszcze zakazana w niektórych krajach. Na przykład Danię, zwycięzców pierwszego Pucharu Świata, reprezentowała drużyna Bold Cluben Femina, która mogła mieć w swoim składzie także czeskich zawodników i musiała nosić koszulki AC Milanu po tym, jak zagubiono ich bagaż podczas podróży. Rok później, w 1971 roku w Meksyku zorganizowano drugi puchar świata kobiet, również nieoficjalny. Jest kilka ciekawych historii z tego turnieju. Anglia była reprezentowana przez nastolatków w wieku 15 lat i zakwalifikowała się dopiero po wycofaniu się większości europejskich drużyn. Francja i Holandia rozegrały pierwszy w historii mecz uznany przez FIFA, który zakwalifikował się do turnieju, ale Francuzi nie wiedzieli, że jest to mecz kwalifikacyjny, a holenderska drużyna nawet nie zdawała sobie sprawy, że gra z Francją. Myśleli, że to taki mecz treningowy z drużyną Stade de Reims, a finał pomiędzy Meksykiem a Danią miał szacunkową frekwencję 110 tysięcy osób. Minęło 20 lat, zanim FIFA zorganizowało pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata Kobiet, które odbyły się w Chinach w 1991 roku. Wciąż nie byli zdecydowani, czy nazwać to Mistrzostwami Świata, więc oficjalnie nazwano je pierwszymi Mistrzostwami Świata FIFA w piłce nożnej kobiet. Od czasu pierwszych Mistrzostw Świata kobieca piłka nożna odnotowała wzrost popularności na całym świecie, zwiększenie liczby fanów, zainteresowania mediów i inwestycje. Duże turnieje, takie jak Mistrzostwa Świata. W piłce nożnej kobiet FIFA i Euro UEFA kobiet przyciągają dużą publiczność, bijąc rekordy frekwencji i przyciągając znaczną uwagę mediów. Proporcjonalnie do rosnącego profesjonalizmu zawodniczek piłki nożnej kobiet rosną także ich wynagrodzenia, popularność w mediach oraz liczba fanów. Nie zabraknie w przyszłości wyzwań, uprzedzeń, dyskryminacji, sporów pracowych i braku perspektyw. Na przykład kobiety mają wyższy wskaźnik urazów kolan niż mężczyźni, ponieważ buty piłkarskie nie są odpowiednio zaprojektowane dla kobiecego ciała. Jednak gra wciąż się rozwija, a zmiany będą się pojawiać i sprawiać, że ten sport będzie bardziej widowiskowy. Chociaż dyscyplina ta nie jest dzisiaj uznawana na takim samym poziomie co męska piłka, przyszłość kobiecego futbolu rysuje się w jasnych i obiecujących barwach. Dziękuję za wysłuchanie i zachęcam do skomentowania, co sądzicie o kobiecej piłce nożnej, jeżeli macie jakieś zdanie. Dziękuję, do następnego razu, pozostańcie ciekawi.